Modlitwa za uzdrowienie drzewa genealogicznego. W święte imię Jezusa Chrystusa, mocą Jego najdroższej krwi, którą wszyscy zostaliśmy wybawieni za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny. Wszystkich świętych archaniołów, a szczególnie świętego Michała Archanioła, wszystkich świętych aniołów i wszystkich świętych, wśród nich świętego Franciszka, świętego Ojca Pio, świętego Antoniego z Padwy, świętej Gemy Galgani, świętego Jana Pawła II. Rozkazuję i nakazuję Belzebubowi, Szatanowi, Luceferowi, Danowi, Abu, Alimainowi, Asmodeuszowi i każdemu innemu zastępowi duchów nieczystych czarów, magii, a zwłaszcza duchom powodującym chorobę umysłową, psychiczną i fizyczną, duchowi destrukcji i rezygnacji, samozniszczenia, smutku, niepokoju, przesadnego lęku i strachu, zamętu umysłowego, ucisku, żeby natychmiast odeszły precz ode mnie, od mojego życia, od mojej osoby, od mojego istnienia i żeby nie wracały nigdy więcej. Rozkazuję i nakazuję w to święte imię Jezusa Chrystusa. Amen.